Dzisiaj było też fajne, że rozmawialiśmy o pszczółkach. Pszczółki mają rąby, słonie mają te rąby. A pszczoły się boją, a jak się boją, to wtedy żądlą. Robią miodek. Miodek pyszny. A robią miodek z pyłków kwiatu. Co zapamiętałyście z tych warsztatów? Co było dla was takiego najciekawszego? Najlepszy to był miodek. Był zwykły. Marysia jadła malinowy? Zwykły jadłaś. No ja jadłam zwykły, ale ty malinowy. No, jadłam malinowy, bo ja mam w domu malinowy. Wspólnie z organizacją Odzysku RP organizujemy warsztaty, które mają na celu edukować w taki niestandardowy sposób, niesztampowy. Wierzymy, że właśnie w taki sposób aktywny dzieci będą tą wiedzę mogły wykorzystać później, tak? Czyli bioróżnorodność, to co łączy pszczoły z innymi zwierzętami. No, ktoś mógłby powiedzieć, że słonia i pszczołę niewiele łączy, natomiast my pokazujemy, że rzeczywiście jest to możliwe, a jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie to są podobieństwa, to zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach. Wspólnie z miastem Opole i Fundacją Odzyskaj Środowisko prowadzimy pasiekę edukacyjną. Ule wykonane są z recyklingu, z bębna pralki i pokazujemy praktyczny wymiar recyklingu, to, że można zrobić coś z elektroodpadów, że jak najbardziej trzeba je segregować i wierzymy w to, że przez takie warsztaty pokazujemy nie tylko najmłodszym, ale osobom, które biorą udział w tych warsztatach, że warto jest poddawać elektrośmieci recyklingowi. Jak sam pan widzi, są to wymagający widzowie. Musimy się postarać, żeby zachęcić ich do wzięcia udziału, do posłuchania, do przyswojenia tej wiedzy, ale są też bardzo wdzięcznymi słuchaczami i szczerymi. I nie boją się dyskusji. I dlatego jest to dla nas bardzo ważne, żeby przekazywać tę wiedzę, dyskutować na ten temat. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tych warsztatach. Dzisiaj mamy kolejny cykl edukacyjny od pralki do ula. Rozmawiamy o tym, co ma wspólnego pszczoła z innymi zwierzętami, ale także rozmawiamy, co ma wspólnego pszczoła z naszą muchą odpaduchą. Warsztaty są interaktywne, wymagają od dzieci zaangażowania i dużo ciekawostek dzieci mogą się dowiedzieć w trakcie tych warsztatów i o to chodzi. Ale rozmawiamy także edukacyjnie o tematyce gospodarki odpadami elektrycznymi, elektroodpadami. Mówimy, co z nimi można zrobić, bo tak naprawdę to jest drugi temat przewodni. Jeden to życie pszczół, a drugi to elektroodpady. Mamy dużo cykli edukacyjnych na różne tematy. Ten akurat projekt od pralki do ula dotyczy elektroodpadów. Wiemy, że temat wymaga zgłębienia i ponawiania informacji, że elektroodpady możemy oddać do pszoków, mprzoków, przy zakupie nowych sprzętów elektrycznych, elektronicznych do sklepu na wymianę, czy też mniejsze gabarytowo zapraszamy, można wrzucić do naszych miejskich punktów elektroodpadów. W ramach działań edukacyjnych mamy przewidziane warsztaty. Staramy się, żeby każde warsztaty były w innej placówce oświatowej, które były zaangażowane w ekograntach tegorocznych. Oprócz tego mamy też inne działania edukacyjne. Mamy dużo informacji, umieszczamy na Facebooku, na naszej stronie internetowej śmieciopolis.opole.pl. Zapraszamy do zapoznania się.